O tym, że po Katowicach jeździ się w ostatnich miesiącach bardzo trudno, wiedzą już chyba wszyscy. Ale nie tylko w stolicy województwa są duże utrudnienia. Trudno jeździ się pomiędzy Bytomiem a Katowicami. Mimo że prace na ulicy Katowickiej w Chorzowie trwają już ponad 2 lata, przebudowa drogi wciąż nie została zakończona. Alternatywna trasa przez Świętochłowice również jest w przebudowie. Karolina Komada. Ulica Katowicka w Chorzowie od ponad 2 lat wciąż jest w przebudowie. Choć taki widok już nikogo nie dziwi, to w połączeniu z tym w Świętochłowicach. Może powodować frustrację wśród kierowców, szczególnie u tych pokonujących trasę z Katowic do Bytomia. No praktycznie w godzinach szczytu nie ma przejazdu, bo korkuje się już od, może nie od centrum Katowic, ale gdzieś tam na wysokości Katowic już są korki w kierunku Chorzowa i w drugą stronę to samo. Na pewno jeżeli chodzi o centrum takiego ruchu rano do pracy, po południu. Teraz jako tak płynnie było, ale wieczorami albo rano to jest ciężko. Beznadziejnie, proszę pani, szczególnie do Katowic. Jak ktoś nie zna, tak jak ja jestem z Opolskiego, kierowałem się na pewną ulicę, nawigacja głupia. Bogucice pokazało na początku i umarło. Później już nie było nic, kompletnie. Jeszcze do niedawna przejazd z Katowic drogową trasą średnicową i zjazd w Świętochłowicach na ulicy Bytomskiej był alternatywą dla kierowców z Bytomia, którzy chcieli ominąć zakorkowaną ulicę Katowicką w Chorzowie. Jednak teraz łącznice DTE z ulicą Bytomską są wyłączone z ruchu. Planujemy wprowadzić taki podetap tymczasowej organizacji ruchu, który jest związany z koniecznością wykonania prac polegających na montażu siatek zabezpieczających pod wiaduktem. Tymczasowa organizacja ruchu została podzielona na 4 etapy, podczas których prowadzone zostanie zawężenie jezdni. Czas trwania każdego z 4 etapów to około 2 do 3 dni. Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach potrwa zdecydowanie dłużej, bo ponad 2 lata. Warta 26 milionów złotych inwestycja zakłada m.in. dobudowę pasa ruchu na wiadukcie nad DTS, przebudowę zjazdów i zmianę w organizacji ruchu. 2 lata miała też trwać przebudowa ulicy Katowickiej w Chorzowie, jednak już wiadomo, że do końca roku prace nie zostaną zakończone. Na ten moment trwa przebudowa przejścia podziemnego przy ulicy 3 Maja. Ponadto budowane jest przejście, nowe przejście podziemne i w tym momencie zamykane jest skrzyżowanie z ulicą Krakusa i Katowicką i te skrzyżowanie zostanie przebudowane. Do Urzędu Miasta w Chorzowie wpłynął wniosek od wykonawcy z prośbą o przedłużenie pracy. Jest teraz analizowany.